Dzień dobry, z tej strony Ence witam was w kolejnym odcinku związanym z Valorantem. Tym razem przyjrzymy się sprawie bardziej technicznej, a dokładniej pokażę wam, jak zwiększyć swoje FPSy w grze. Dużo osób narzeka na niskie FPSy. Od razu mówię, że jeżeli macie na przykład FPSy powyżej 150, albo na przykład 200, to prawdopodobnie ten poradnik nie pomoże aż tak dużo. Skierowany jest głównie do osób, które naprawdę borykają się z problemami i grają, przykładowo, gdzieś na 60, na 70. Mi osobiście z... FPSów około 90-100 skoczyło gdzieś tak do 150-160, do 160, jako że mam monitor 144Hz, dzięki temu mogę grać w stabilnych klatkach na sekundę i tak naprawdę nie widzieć żadnych przycinek, żadnych lagów. Mam nadzieję, że film okaże się przydatny. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić like oraz subskrypcji. Obecnie staramy się dobić ich aż 1000. Jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Pod ostatnim filmem przybyło aż 100 subskrypcji, co mi w ogóle rozwaliło głowę i nie wiem, co naprawdę powiedzieć. Bardzo dziękuję. Dobra, bez zbędnego gadania, przejdźmy do. Do poradnika. Pierwsze co tak naprawdę powinniśmy zrobić to jest to sprawdzenie czy mamy najnowszą wersję systemu Windows, czy wszystkie aktualizacje są zainstalowane. Aby to zrobić wchodzimy w lewy dolny róg, wpisujemy aktualizacje i wyskakuje nam sprawdź czy są aktualizacje. Wchodzimy w to okno wyskakuje nam tutaj właśnie nowe okienko i naciskamy sprawdź aktualizacje. Po krótkim czasie dowiemy się czy mamy najnowszą wersję systemu, czy są do zainstalowania jakieś aktualizacje. Jeżeli będą naciskamy pobierz zainstaluj i je instalujemy. Gdy już to zrobimy, wchodzimy znowu w menu wyszukiwania i wpisujemy tym razem panel sterowania. Otwieramy panel sterowania i wchodzimy w Sprzęt i Dźwięk, a następnie opcje zasilania. Tutaj otworzy nam się takie okno, w którym możemy wybrać nasz plan zasilania i pamiętajcie, żeby wybieramy wysoką wydajność. Może on nie być widoczny, jeżeli nie będzie widoczny, to pod tą strzałeczką tu powinien być ukryty, a jeżeli go nie będzie pod tą strzałeczką, to naciskacie utwórz plan zasilania, wybieracie wysoką wydajność, nazywacie go i klikacie dalej. Wybieracie wysoką wydajność. I to powinno Wam bardzo pomóc w zwiększeniu FPS-ów. Szczególnie jak gracie na laptopach, ale na komputerach na komputerach też jest ten lekki wzrost. Zawsze lepiej to ustawić, niż mieć na przykład zrównoważony. Gdy zmienicie już plan na wysoką wydajność, możemy teraz wejść w ustawienia, w zakładkę system, powiadomienia i akcje. I tutaj wyłączamy wszystkie powiadomienia, które nie są wam potrzebne. Jest to bardzo ważne, żeby w tle po prostu nic wam nie wyskakiwało, jak gracie, naprawdę bardzo ważna opcja. Ja mam na przykład auto odtwarzanie wyłączone, mam Microsoft Store wyłączone, bardzo prawdopodobne, że będziecie mieli tutaj dużo więcej opcji ode mnie. Każdą opcję, która nie jest wam potrzebna, której nie używacie, wyłączcie. Następnie w zakładce Skupienie wybieramy opcję wyłączone i odznaczamy wszystkie cztery rzeczy, które są tutaj. Wszystko odznaczamy. Jeszcze bardzo szybko dodam tutaj pomiędzy, że pamiętajcie, że jeżeli gracie na przykład w Valorant, jeżeli gracie w jakąkolwiek grę, to starajcie się mieć jak najmniej programów włączonych w tle. Możecie to sprawdzić wchodząc, klikając prawy przycisk myszy tutaj na dole i otwierając menadżer zadań. Jak wam się pali menedżer zadań? Prawdopodobnie będzie wyglądał tak. Jeżeli będzie wyglądał tak, naciskacie więcej szczegółów i tutaj możecie sobie zobaczyć wszystkie, systemy, wszystkie procesy w tle, które macie odpalone. Te, które są niepotrzebne, możecie oczywiście wyłączyć, np. Jak jakąś przeglądarkę czy coś w tym stylu. Ale co ważniejsze, wchodzicie w zakładkę Uruchamianie i wyłączacie tutaj wszystko, co jest wam niepotrzebne. Przykładowo mam Intel Driver and Support Assistance wyłączony. Discorda też mam wyłączonego, żeby się sam nie odpalał. Driver Fixa mam wyłączonego, iTunes, iTunesa mam wyłączonego. Wszystko, co jest wam niepotrzebne, wyłączacie. Szybciej wam się dzięki temu będzie odpalał komputer, ale też nie będziecie mieli właśnie tych aplikacji w tle, bo czasami jest tak, że jak odpalacie ten komputer, nawet nie wiecie, co tam w tle chodzi i właśnie odpalają wam się same aplikacje, które są po prostu niepotrzebne i niepotrzebnie wam obciążają komputer. Następnym krokiem, jaki zrobimy, aby zwiększyć nasze. FPS -y, będzie wyłączenie Windowsowskich aplikacji w tle, które nawet prawdopodobnie nie wiecie, że tam chodzą. Otwieramy menu Start i wpisujemy aplikację w tle. Jak, wpisamy, jak wpiszemy aplikację w tle, wyskoczy nam właśnie coś takiego, ustawienia systemowe. Wchodzimy tutaj i wyłączamy każdą aplikację w tle, która jest wam niepotrzebna. Zobaczcie, jak dużej jest tutaj mapy, kontakty, centrum opinii, aparat, alarm. To są rzeczy niepotrzebne. Wyłączacie wszystko, co jest niepotrzebne. Zobaczcie, jak dużo wyłączamy. To było wszystko połączane u mnie. Xbox Game Bar, włączacie bardzo ważne. Wszystko, co jest niepotrzebne, co uważacie, że Wam się nie przyda, wyłączacie, żeby to nie leciało w tle. Ja tutaj iTunesa też wyłączę, nie wiem czy mam tu włączone. Wyłączacie wszystko, co jest w tle. W kolejnym kroku wchodzimy znowu w ustawienia. Gdy znajdziemy się w ustawieniach, wchodzimy w zakładkę Granie i w zakładce Granie wyłączamy pasek gry. I w zakładce Ujęcia, tak samo, wyłączyć rejestrację w tle podczas gry i włączyć rejestruj dźwięk podczas rejestrowania gry. Wyłączyć to wszystko, bo czasami nawet nie wiecie, a wszystkie te, macie po prostu obciążony procesor przez jakieś nagrania, te Xboxowe, naprawdę bardzo dziwna rzecz. Tryb gry, w zakładce Tryb Gry możecie włączyć Tryb Gry. Z tym trybem gry jest tak, że na niektórych komputerach dodaje FPS-ów, a na niektórych te FPS-y zmniejsza. Musicie sami to zobaczyć. Włączcie typ gry, pograjcie chwilę, zobaczcie jak wam FPS-y są, zróbcie sobie może jakiś benchmark na przykład i następnie wyłączcie ten, gry, ten tryb gry i w tych samych warunkach powtórzcie test i zobaczcie kiedy będziecie mieli więcej FPS-ów. Mi osobiście tryb gry, jeżeli jest włączony troszeczkę pomaga, jakieś 5-10 FPS-ów jest więcej niż bez niego, ale słyszałem historię Znam osoby, u których ten tryb gry właśnie przeszkadza, więc bardzo ważne, żebyście sprawdzili to sami u siebie. W następnym kroku wejdziemy sobie w zaawansowane ustawienia systemu. Aby to zrobić otwieramy znowu menu wyszukiwania, wpisujemy zaawansowane ustawienia systemu, powinno wam wyskoczyć takie taka opcja wyświetl zaawansowane ustawienia systemu. Naciskamy, wchodzimy tutaj w zakładce zaawansowane w wydajności w ustawienia. I w tym miejscu dostosujemy Windowsa do tego, aby działał jak najpłynniej i jak najszybciej. Generalnie najlepiej nacisnąć dopasuj dla uzyskania najlepszej wydajności. Wtedy odznaczą nam się te wszystkie rzeczy, ale jest jedno ale. Jest tutaj takie parę opcji, które kliknę zastosuj, które po prostu na przykład przeszkadzają jak są wyłączone. Przykładowo jest tutaj coś takiego jak, tylko to znajdę. Wygłać krawędzie czcionek ekranowych. Chodzi o to, że nie będzie taka ta czcionka postrzępiona, więc ja to zostawiam włączone. Oraz włączone zostają też pokaż miniatury zamiast ikon. Są to na przykład jak kiedy macie zdjęcia, kiedy macie jakieś filmy, to po prostu widzicie zdjęcie, jakby widzicie to zdjęcie zamiast ikonki tego zdjęcia tak jakby. Więc te dwie rzeczy przeszkadzają mi jak są wyłączone, a cała reszta mi tak naprawdę nie przeszkadza, a dużo szybciej ten system chodzi. Widzicie, że teraz na przykład przeciąganie okienka też jest inne, ale wszystko to robimy po to, aby zwiększyć jak najbardziej naszą wydajność. Gdy to zrobimy, naciskamy oczywiście zastosuj, naciskamy OK i możemy wyłączyć. Ostatnią rzeczą, jaką zrobimy z naszym systemem, jest oczyszczenie go używając aplikacji CCleaner. Jest to naprawdę bardzo dobra aplikacja i powinniście używać ją co najmniej raz w miesiącu, aby ją pobrać. Ona jest oczywiście w pełni darmowa. Jest też wersja premium, ale ta darmowa naprawdę w pełni wystarcza. Wchodzicie na stronę, którą podałem w opisie. Jest to CCleaner.com. Naciskacie free download. Przesyła was tutaj na dół. Oczywiście wersję darmową wybieracie, no chyba, że chcecie sobie 25 euro zabudzić, ale raczej wersję darmową. Zjeżdżacie na dół, klikacie Download i po krótkim czasie wam się powinna instalka pobrać. Gdy już się wam pobierze, naciskacie oczywiście dwa razy na nią. Aplikacja się powoli zainstaluje. Oczywiście klikamy Install. Tutaj w tym momencie ja oczywiście klikam decline, ponieważ jest to dodatkowa oferta, nie potrzebujemy żadnego VPN, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych aplikacji, zależy nam tylko na C-cleanerze, więc ja w tym momencie klikam decline, żeby nie instalowało nam żadnych dodatkowych, niepotrzebnych rzeczy. I w tym momencie odpalamy C-Cleanera. Gdy C-Cleaner się odpali, wchodzimy w Custom Clean. I w zakładce Custom Clean, w zakładce aplikacji, jeżeli używacie google Chrome, to... Chrome jeżeli używacie, to odznaczcie tutaj sobie wszystkie rzeczy, żeby nie usunęło wam. W sensie możecie to mieć zaznaczone, ale wtedy wam usunie całą historię przeglądania, usunie wam wszystkie ciasteczka, usunie wam wszystkie zapisane hasła, więc nie musicie tego robić. Jeżeli to wszystko sobie zaznaczycie, w zakładce Windows nic nie zmieniacie, wszystko co jest zaznaczone zostaje zaznaczone i naciskacie run Cleaner. Gdy już cleaner się zrobi, zależnie od tego, ile macie śmieci na komputerze, ile macie czego, to tym dłużej będzie się robiło. Jak się zrobi, usunęło wszystkie niepotrzebne pliki, które mieliście, które mogły spowalniać wasz komputer. Dobrze, gdy zrobiliśmy już wszystkie opcje z Windowsem, aby działał on lepiej i szybciej, przez co zdobędziemy na pewno więcej fps w grze, możemy zająć się bardziej sterownikami od karty graficznej. Ten poradnik ta część poradnika będzie ty dotyczyła tylko mm, kart graficznych NVIDIA, ponieważ nie posiadam oczywiście AMD, więc ciężko mi powiedzieć jak to będzie u was wyglądało, ale opcje powinny być też w miarę podobne. Wchodzi naciskacie prawy przycisk na pulpicie, Wchodzicie w panel sterowania NVIDIA. Gdy panel sterowania NVIDIA się odpali, w zakładce wyreguluj ustawienia obrazu. Wybieramy Stosuj preferencje użytkownika, podkreślając wydajność, czyli ten taki pasek będzie prawdopodobnie na jakość ustawiony. Przesuwamy na sam dół, na wydajność. I klikamy Zastosuj. Zmienia to wszystkie ustawienia 3D aplikacji, które pozwolą nam mieć więcej FPS-ów. Możemy też Zmienić sobie poszczególnie ustawienia sami, jak wolimy, ale jest tutaj dużo takich informacji, które nie chcę się zagłębiać, ponieważ ma być to szybki, łatwy i przejrzysty poradnik. A zdecydowanie yy, preferencja użytkownika, podkreślając wydajność, naprawdę wystarcza i naprawdę pomaga. A jeżeli jesteście ciekawi, więcej szczegółów, poczytajcie sobie może kiedyś nawet zrobię poradnik taki dużo dokładniejszy na temat tego, ale na ten moment zdecydowanie profil wydajności wystarczy. W kolejnej części zajmiemy się dokładnie plikami gry samego Valoranta już. Więc wchodzimy w ten komputer. Wpisujemy ten komputer, aby odpalić ten komputer, raczej większość z was wie jak to zrobić. Wchodzimy w miejsce gdzie macie zainstalowanego Valoranta. W moim przypadku jest to dysk lokalny C, Riot Games, Valorant. I w tym miejscu w, jest zainstalowany u mnie Valorant. U Was może być inaczej, zależnie oczywiście od tego, gdzie go zainstalowaliście. W moim przypadku ten komputer, dysk lokalny C, Riot Games Valorant. W tym miejscu w wyszukiwarce wpisujecie .exe i wyszukujecie. Wyskoczą wam dwa pliki exe Valoranta. Na dwóch musimy zmienić takie małe ustawienia, które w moim przypadku dały na przykład z 10 o około FPS-ów. Sami też będziecie musieli oczywiście to przetestować. Klikacie prawy przycisk na pierwsze ekse, właściwości. W właściwościach wchodzicie w zakładkę z do, zgodność, aby wyłącz optymalizację pełnoakranowe były zaznaczone. Bardzo ważne, żeby to było zaznaczone, a następnie wchodzimy w zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI i zaznaczamy zastąp zachowa. Nie skalowania przy wysokiej rozdzielczości DPI. Zaznaczamy to i wybieramy tryb aplikacja. I teraz tak. Wyłącz optymalizację pełnoekranowe pomagają praktycznie każdemu i na praktycznie każdym komputerze dają lekki boost do fps ów i nie powodują raczej spadków. Więc to możecie spokojnie włączyć. Natomiast jeżeli chodzi o ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI, jest to bardzo subiektywna rzecz i Musicie to sprawdzić na swoim komputerze. Włączcie to, wybierzcie Trip aplikacja i zobaczcie, czy macie więcej FPS-ów. W moim przypadku jest więcej. Więc pamiętajcie, ustawienia DPI musicie zobaczyć sami, przetestować, czy wam pomoże. Mi pomogło. Jak już to wszystko zrobicie, naciskacie oczywiście zastosuj i OK. Później wchodzicie w Valorant Windows 64 Shipping, naciskacie właściwości, zakładka zgodność i robicie dosłownie to samo. Naciskacie Wyłącz optymalizację pełnoekranowe i później wchodzicie Zmień ustawienia wysokiej rozdzielczości i musicie włączyć zastąp zachowanie skalowania i trybem aplikacja. Jeżeli to wszystko zrobicie, powinniście mieć więcej FPS-ów. Jeszcze raz powtórzę: Wyłącz optymalizacje pełnoekranowe pomogą praktycznie na pewno, jeżeli chodzi o ustawienia wysokiej rozdzielczości DPI. Musicie sami zobaczyć, jak na waszym systemie to zadziała. Mam nadzieję, że pomoże, ale musicie naprawdę sami to sprawdzić. Przed przejściem do samych ustawień gry zrobimy jeszcze dwie rzeczy. Upewnimy się, że nie mam włączonych żadnych nakładek, które mogą bardzo mocno spowolnić działania gry. So, istnieją dwie główne nakładki, które prawdopodobnie macie. Pierwsza będzie pochodziła od Nvidia GeForce Experience. Wchodzicie w Nvidia GeForce Experience i oczywiście, jeżeli chcecie nagrywać grę w tle i robić sobie shoty, to nie wyłączacie tego, ale jeżeli tego nie używacie, to nakładka gry NVIDIA czasami może wpłynąć na flesy. Nie musi, ale może. Wchodzicie w ustawienia i macie tutaj coś takiego jak nakładka w grze. I jeżeli macie ją włączoną, ja teraz ją włączę na chwilę przykładowo, Tylko musimy troszeczkę oczywiście poczekać. Dobra, jeżeli macie nakładkę włączoną, to ją wyłączcie. Nie wpływa ona aż tak mocno na fps -y, ale zawsze mała różnica zawsze coś daje, co nie? Więc u niektórych będzie mocniej wpływana na fps -y, u niektórych mniej. Lepiej, jeżeli jej nie używacie, to nie widzę powodu, żeby była włączona. Kolejną nakładką, która naprawdę wpływa na FPS-y i to w tym przypadku akurat dużo bardziej niż ta nakładka od NVIDIA, jest Discordowa. Jest ona troszeczkę gorzej zoptymalizowana i potrafi uciąć nawet o 10, o 20 FPSów, po prostu liczbę waszych klatek w grze. Ja miałem na przykład z nią duże problemy, jak jeszcze kiedyś w LOLa grałem i naprawdę, naprawdę moc, mocno ucinało mi te FPSy po prostu. Aby ją wyłączyć wchodzicie w ustawienia, na Discordzie, w zakładkę nakładka i macie tutaj włącz nakładkę w grze i naciskacie, żeby to było wyłączone. Naprawdę bardzo, bardzo mocno potrafi uciąć FPS, więc jeżeli chcecie mieć ich więcej, to ją wyłączcie, szczególnie że nie jest ona jakoś bardzo przydatna. Następną rzeczą, i tak naprawdę ostatnią, którą się zajmiemy, są same ustawienia już w grze. Nie ma tutaj dużo do gadania, są tylko drobne, jest drobnych parę rzeczy, na które trzeba uważać. No to wchodzimy oczywiście w ustawienia, w zakładkę obraz i na samym początku w zakładce ogólne pamiętajcie, aby wyświetl. Tryb był zawsze ustawiony na pełny ekran. Nie grajcie nigdy na pełnym ekranie w oknie. Naprawdę bardzo mocno ucina FPS-y pełne na ekran w oknie. Daje input laga, daje ścinki. Naprawdę zawsze tylko i wyłącznie pełny ekran. Tylko i wyłącznie. Dopasujcie sobie oczywiście rozdzielczość do rozdzielczości waszego monitora. Tak samo częstość odświeżania. W moim przypadku jest to Full HD, 1920x1080x16x9, na na 144 Hz, oczywiście dopasujcie to sobie i pamiętajcie pełny ekran, naprawdę strasznie ważne, pełny ekran zawsze włączony. Jeżeli chodzi o limity FPS-ów, możecie ustawić sobie limit FPS-ów w grze na przykład, na yy, częstość odświeżania waszego monitora. Czyli przykładowo, jeżeli macie monitor 60Hz, możecie ustawić sobie limit FPS-u w grze 60, a jeżeli macie na przykład monitor 144Hz, ustawiacie częstość odświeżania w grze 140 z limitem. Ale ja osobiście gram bez limitu, nie wiem dokładnie, jak to wpływa. Bardzo dużo chciałem zrobić dobry research na, na temat tego i bardzo dużo naczytałem się w internecie. Lecz tak naprawdę, co osoba, to była inna opinia, i niektórzy mówią, że z limitem gra działa stabilniej, niektórzy mówią, że bez limitu działa lepiej. Sprawdźcie sami, u mnie działa lepiej akurat bez limitu. Następnie w jakości grafiki, to są moje ustawienia graficzne, na których gram na co dzień na kompetytywnym trybie. Nie gramy aż tak dla wyglądu, tylko gram, gramy dlatego, żeby było jak najpłynniej, więc w moim przypadku są to ustawienia głównie niskie. I teraz tak, jeżeli chodzi o jakość materiałów, to pomiędzy średnią a niską nie ma praktycznie różnicy w FPS-ach, a jest różnica w wyglądzie. Ale jeżeli dacie już jakość materiałów na wysoką, to tutaj już zaczyna się ucinanie tych klatek na sekundę. Więc ja polecam mieć jakość materiałów na średnim, jakość tekstur na niskim, jakość detali na niskim, jakość interfejsu użytkownika. Teoretycznie to mocno nie wpływa, ale ja najbardziej lubię interfejs na niskim, ponieważ nie ma tego kółka wokół minimapy, który mnie ja bardzo denerwuje. Nie wiem, jakoś mi się po prostu interfejs najbardziej podoba na ustawieniach niskich. Winieta oczywiście wyłączona. Fousing, no wyłączony wiadomo. Antyaliasing możecie ustawić sobie MSAA2X, ale ja osobiście gram bez. Jak zawsze zależy mi na jak największych FPS-ach, więc brak będzie dobry. Filtrowanie. 1 albo 4, zależy od tego, ile tych klatek macie. Ja osobiście gram na jeden, nie przeszkadza mi to, jak gra wygląda. Teraz tak. Ustawienie Zwiększ przejrzystość to jest jedna wielka zagadka tej gry. W żadnym momencie, w żadnym miejscu Red Games tego nie wytłumaczyło. Nazwa jest bardzo wymowna i tłumaczy, że jest ta przejrzystość większa, ale jeżeli, ci, jeżeli wejdziecie sobie na przykład Praktisula Sula i to włączycie i włączycie, to faktycznie coś się w tych teksturach zmienia, ale nie jest to nic takiego. Zauważalnego tak strasznie, że jeżeli ktoś by mi to włączył, nie wiem, jak gdybym sobie spał, to bym nie zauważył tego zdecydowanie. Więc ja mam to wyłączone, ponieważ dużo osób. Widziałem, skarżyło się szczególnie na Redditie, że jeżeli włączą przejrzystość, to mają dużo mniej FPS-ów i to tak samo, zależy tylko i wyłącznie od waszego komputera. Jeżeli macie więcej FPS-ów na przejrzystości włączonej, to ją oczywiście włączcie, a jeżeli macie więcej FPS-ów na przejrzystości wyłączonej, to zostawcie ją wyłączoną. Ja gram osobiście na wyłączony. Jeżeli chodzi o ulepszenie skórki broni, to w moim przypadku to kompletnie nie wpływa na FPS-y, a te skiny troszeczkę lepiej wyglądają, ale. Ale jeżeli ucina wam to fps -y, bo może tak być i prawdopodobnie na niektórych komputerach tak będzie, to to po prostu wyłączcie. Mi to nie przeszkadza, ja mam wystarczającą liczbę FPS-ów, żeby to było włączone, więc zostawiam to włączone. Rozmycie oczywiście bezwarunkowo wyłączone i cienie. Cienie są bardzo ciekawe, ponieważ w moim przypadku cienie Praktycznie nie wpływają na performance. Jest różnica 5 FPS-ów przy robieniu, właśnie przy sprawdzaniu na różnych mapach, i wolę mieć je włączone, żeby oczywiście widzieć cienie wszystkich postaci, ale jeżeli macie naprawdę mało FPS-ów i naprawdę wam zależy na tym, żeby je zwiększyć, to wyłączcie cienie. Na niektórych komputerach może to naprawdę drastycznie pomóc. W moim przypadku nie zmienia to praktycznie nic, dlatego gram na włączonych. Ale jeżeli macie mało FPS-ów, wyłączcie i zobaczcie, jak będzie działało. I dotarliśmy do samego końca naszego poradnika. Pamiętajcie prawdopodobnie jeżeli macie te 200 FPS plus to tak mocno to nie wpłynie na wasze performance. Ten, celo ten poradnik, nie celownik. Poradnik jest kierowany głównie w osoby które mają na przykład mniej niż 60 FPS mają jakieś 80 i chcą zwiększyć żeby te FPS y były stałe, żeby nie było tych dropów. Mam nadzieję, że Komuś z Was pomogłem, naprawdę liczę z całego serca, że będzie Wam się grało lepiej, że będzie się grało przyjemniej. Jeżeli tak, to wiadomo, możecie zostawić komentarz fajny, możecie zostawić lajka, like, możecie zostawić subskrypcję. I teraz bardzo ważne: jeżeli znacie jeszcze jakieś sposoby na zwiększenie fps w grze. Napiszcie je w komentarzach. Będę czytał wszystkie komentarze, będę sprawdzał wszystkie sposoby. Jeżeli któryś będzie faktycznie dobrze działał, to albo umieszczę go w opisie, albo jeżeli wystarczająco dużo się znajdzie tych poradników, tych waszych rad, to zrobię cały, osobny film o tych dodatkowych rzeczach, które poleciliście, żeby zwiększyć fps -y w tej grze. Więc pamiętajcie, jeżeli znacie jakiś super sposób, który pominąłem w, tej, w tym poradniku, którego nie zauważyłem, którego nie udało mi się znaleźć na internecie, z, ten to zdecydowanie bez żadnego wahania napiszcie komentarz, jak Waszym zdaniem można jeszcze polepszyć fps w grze. Pomożecie innym, którzy będą czytali komentarze, i dzięki temu też powstanie kolejny materiał kowerujący, omawiający te wszystkie inne sposoby, które pominąłem. Mam nadzieję, że film okazał się przydatny. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Życzę miłego dnia i cześć.